Członkowie mojego zespołu, zespołu tańca ludowego Promyki, ale zaznaczyli po raz pierwszy w życiu na scenie. Poproszę pana wójta gminy, pana Waldemara Gawnackiego, parę słów. Komentuję to w ten sposób, że w Polsce służby wywiadowcze jeszcze mają dużo roboty, ponieważ naprawdę o tym nie wiedziałem. Może dlatego wójt nie wiedział, bo my mieliśmy próby w nocy tutaj. A ja w nocy też pracuję, a ty mi o to nie wiedziałeś. W każdym razie myślę tak, skoro tak zaczynamy, to co dopiero będzie na finał? Powiem, Wieliszew jest the best. Proszę państwa, ale wracając już do dzisiejszego święta, ponieważ spotykamy się przede wszystkim z okazji 89. rocznicy odzyskania niepodległości. Tradycją, co prawda krótką, odrodzonego samorządu wielczewskiego, ale jakże bogatą jest, że to już 7. festiwal tańców i pieśni narodowych. Proszę państwa, uroczystość w gminie Wieliszew, myślę, jak co roku, bardzo bogata, rozłożona na 2 dni. Dzisiaj czcimy pierwszy dzień, powiedziałbym, trochę w innej formie, bardziej na wesoło. Jutro będzie dzień uroczystości oficjalnych w poszczególnych parafiach lub miejscowościach, na które państwa serdecznie zapraszam. Jutro również będzie to bardziej nuta historyczna, gdzie będziemy poznawać, no, w pewnym sensie szczegóły wydarzeń z tamtych, no, odległych może już lat. Niemniej jednak bardzo nam bliskich, bliskich Polakom, ponieważ to tamte wydarzenia spowodowały, że dzisiaj możemy cieszyć się wolnością. W związku z tym pozwolicie państwo, że dzisiaj nie będę zbyt długo wypowiadał się. Proszę państwa, otwieram 7. festiwal pieśni i tańców narodowych. Thank you.
Proszę bardzo. W ich wykonaniu, proszę państwa, dwie piosenki: Jesień oraz Miszek.